Hej, cześć, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym weekly vlogu na moim kanale z mega świecącą mordą, bo nałożyłam krem na mróz. Jest godzina 8:20, ja wstałam godzinę temu prawie już. Zaraz będę wychodziła do fryzjera podciąć włosy, a potem o 14:00 mam piercing. Także dzisiaj zapowiada się fajny dzień, a 30, czyli za dwa dni, bo dzisiaj jest 28, idę na nowe dziary. Dwie nowe dziary albo jedną, zobaczymy. Jedna planowo, których nie zrobiłam ostatnio, bo nie miałyśmy już czasu. Także mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Zostańcie koniecznie do końca, będą chciały fajne rzeczy. Polejcie na moje dwa konta na Instagramie, dwa konta na TikToku, zostawcie mi łapkę w górę, jeżeli lubicie moje weekly vlogi oraz subskrypcję na kanale. Teraz bez zbędnego przedłużenia zapraszam was już do odcinka. Jak tu byłam, to wyczaiłam, że są miejsca pod samym tym fryzjerem. To jest rzadkie w ogóle w centrum Łodzi. Tylko oczywiście jest parkometr, więc muszę iść zaraz wykupić bilet. Ale dobrze, bo nie musiałam szukać gdzieś tam dalej przy ulicy. Dobra, jestem już po fryzjerze, także tak się prezentują włoski. Obcięliśmy je tylko, nie farbowaliśmy tych końcówek rozjaśnianych. Nie chcę ich farbować. Także jestem bardzo zadowolona, klasycznie. Idealna precyzja, wszystko gites, ale zaraz je związuję. Zakładam czapkę, bo jestem umówiona mamą w parku na spacer. Potem jadę na piercing nowy, ale w ogóle mi się mega podobają. Jestem mega zadowolona. I co chciałam wam powiedzieć? Że 150 zł za podcięcie końcówek. W tym momencie wam się jeszcze wkleja zdjęcie od tyłu, jak one wyglądają teraz, jakie są długości. A tutaj wam się wkleja zdjęcie, jakiej były długości, jak przyszłam rok temu pierwszy raz tutaj na podcięcie. Nawet nie rok temu, w lutym. 10 miesięcy temu. Składam moją czapę, bo jest zimno dzisiaj znowu. Jest ładna pogoda, jest słońce, ale jest zimno. Jadymy. A jeżeli chodzi o rurkę, to będzie bananek 8 mm tego typu. Okej, a ten jak się nazywa w końcu, co robimy? To jest reverse navel, także odwrócony pępek, po prostu robimy go na dole, tak? Bo twoja anatomia nie do końca pozwala nam na zrobienie go bezpiecznie na górze. Dobra, super. Rozpakuję te karabiny. Wszystko! Tak? Jak ja mam teraz wyjechać? Przepraszam bardzo. Po prostu ludzie są niemożliwi, nie? A tam mam miejsca jeszcze tyle, patrzcie. Jeszcze kawałek mógł podjechać, żeby bramy nie zostali. Co zajęło? Udało mi się wyjechać tylko dlatego, że poprosiłam jakieś panie, które akurat przechodziły, żeby mi pomogły po prostu, bo nie wyjechałabym z kamerką ani z lusterkami, bo nic nie było widać i jakoś mi się udało, ale po prostu ludzie, którzy tak stają, to jest najgorszy typ kierowców. Zaparkowałam, teraz idziemy do mojego ulubionego lumpeksu, czyli Dukat na Piłsudskiego w Łodzi, więc jesteśmy w centrum, czekam na mamę, ona tam też chyba kupuje bilet, muszę jeszcze iść z siku. O Jezus! Cześć, kotko! Przyszły mi buty, które ostatnio zamówiłam. Znalazłam je na Vinted, bo są nigdzie niedostępne dosłownie. Był jeden egzemplarz w moim rozmiarze tylko, więc otwieramy i zobaczymy. Oczywiście są to nowe UGGi, kto by się spodziewał. Dobra, także jak widzicie, są to kapcie UGGa na platformie z futerkiem. To mega. Jeszcze nie mogę doczekać, aż jakąś stylówkę z nimi wymyślę. Ale super. Mega. Jeszcze można grube skarpetki na nich założyć. Moi drodzy, więc napisałam sobie właśnie swoje cele na styczeń. Będę też pisała cele na 2023 rok, jeszcze nie teraz. Także moje cele na styczeń już mam napisane, jak co miesiąc. Teraz będę robiła jogę, tylko muszę tą jogę teraz trochę zmienić, swoją praktykę, bo nie mogę robić takich za bardzo wygięć, takich pozycji, które będą w jakikolwiek sposób naruszały mi ten kolczyk w pępku. Bardziej się skupię na rozciąganiu po prostu nóg, no zobaczymy, żeby ten kolczyk się dobrze zagoił. Jak wam się w
ogóle podoba. Miałam robić forward helixa, ale zrobiłam ruka. W sumie stwierdziłam, że bardziej chciałam ruka. A forward helixa też kiedyś zrobię i sutki też kiedyś przebiję na pewno. A i przyszła moja piżamka z Brandy. To wam zaraz otworzę i pokażę. Jak wygląda ta piżamka? To jest piżamka z Brandy. Kosztuje prawie 200 zł, ale jest przepiękna. I materiał jest też super, no bo Brandy ma dobrą jakość tych materiałów. Uwielbiam ten sklep. Wleciał właśnie trzeci sezon Emilii w Paryżu, także oglądam, bo uwielbiam ten serial. Jakby ktoś pytał, co się stało z telewizorem, jedna z płyt się odkleiła, popchnęła telewizor, telewizor spadł, ale normalnie działa, tylko wygląda jak wygląda. No i co? I zabieram się za jakieś delikatne jogowanie, bez nadwyrężenia tego miejsca. Dzień dobry moi drodzy, ja sobie od rana nagrywałam trochę TikToków, patrzcie jakie mam ładne włosy, a jest ciemno, patrzcie jakie są ładne. Także teraz będę się ubierała i lecimy na szybką sesję z mamą, a w ogóle mam nowe jeansy z Lumpa. Lewisy, takie klasyczne, niebieskie, także je założę, są trochę mokre, ale trudno. No i do tego te nowe ugi, mam skarpetki w serduszka, ale zastanawiam się czy nie założyć ty. Dobra, zdjęcia zrobione, miałam na sobie taki outfitik i te klapki. A teraz będę nagrywała odcinek z podsumowaniem 2022 roku. Dobra, moi drodzy, właśnie nagrałam podsumowanie 2022 roku. W ogóle nie wierzę, jak ten rok szybko zleciał. Także teraz będę sobie zgrywała pliki. Mam parę rzeczy do załatwienia przy komputerze, a potem jadę do parku sobie jeszcze popracować. Mam parę telefonów do wykonania i zawsze wolę to robić z parku, mogę się lepiej skupić. Będę gadała też z moim przyjacielem i widzę się też z mamą w parku. Także tak, tyle. Widzimy się pewnie po południu. Moi drodzy, zrobiłam sobie maseczkę z glinką, bo mam jakieś wągry tam przy włosach. Może nie przy włosach, ale tak wysoko na czole. Strasznie mnie boli brzuch. Zaczęło mnie boleć godzinę temu. Mam ogromny ścisk taki żołądka. Ja aż w klatce piersiowej czuję ból. Nie mogę się nawet ruszać, więc po prostu sobie siedzę i będę pisała swoje manifestacje, bo dzisiaj tego jeszcze nie robiłam. Dawno tak mi brzuch nie bolał. I to tak znienacka mi zaczęło boleć. Dzień dobry moi drodzy, jest godzina 8:59, ja o 9:00 zaczynam sesję, trochę wcześniej zaczynamy, bo moja tatuażystka ma potem coś do załatwienia. Zaspałam dzisiaj i miałam budzik na 7:30, a wstałam o 8:00, bo nie słyszałam tego z 7:30, tylko ten o 8:00, ale mi się udało wyrobić i tak na czas, także dobrze. I właśnie idę teraz do studia, jestem już blisko, mam jakieś 2 minuty na pieszo, bo zaparkowałam sobie na tym samym parkingu i nie było korków na szczęście, także plus. Moi drodzy, jestem już po sesji tatuażu, może mam tę swoją czapę. Byłam też na wymianie kulczyka, bo wypadł mi tragus i musiałam założyć takiego, bo było tylko jedno studio dzisiaj otwarte na Piotrkowskiej, bo jutro jest Sylwester. Także mi wymienił pan. Cieszę się, bo mi nie zarośnie. Zrobiliśmy dzisiaj dwie dziary, napis i smoka. Ten na żebrach bolał mnie tak samo jak ten na ręce. Ja mam dziwny próg bólu, jak chodzi o dziary. Jestem bardzo zadowolona, szczególnie z tego smoka i z napisu. Wszystkie dziary są. Teraz jadę sobie do parku się spotkać z mamą, potem mam hiszpański, tak, bo dzisiaj piątek. I jeszcze a propos tatuaży, to nagram osobny odcinek, jak wrócę już do Warszawy z podsumowaniem moich wszystkich tatuaży, bo zrobiłam 11 nowych albo 12, mam teraz 26 wszystkich i 17 kolczyków. To jest final look i lecimy robić foty. Dzień dobry moi drodzy, witam was. Jest dzisiaj ostatni dzień grudnia. Jak to zleciało, co? Ten rok. Jestem w szoku. Właśnie wróciłyśmy z mamą z szybkiej sesji zdjęciowej w tej stylówce. Ja też zrobiłam parę fot mamie, bo miała super stylówę. I mam w ogóle nowy komputer. W sensie on nie jest nowy, ma 3 lata. Ale mój stary miał 8 lat i był już no bardzo zużyty, że tak powiem. Nie mogłam nawet na nim używać już Netflixa, ani innych rzeczy typu pocztę. Ponieważ na
Macach macie coś takiego, że jak macie stary komputer, to nie możecie zaktualizować systemu, a jak nie możecie zaktualizować systemu, bo jest za stary komputer, to nie możecie też zaktualizować przeglądarki, a jak nie możecie zaktualizować przeglądarki, to większość rzeczy wam po prostu przestaje działać, jak właśnie Gmail, Netflix, YouTube, takie rzeczy, więc tak naprawdę nie mogłam już nic na nim robić. No i mam teraz ten 3-letni, także tam już wszystko powinno być dobrze. Ten też musiałam ładować 4 razy dziennie, więc zobaczymy, jak tutaj na pewno będzie lepsza bateria. W ogóle mega mi się podoba ta stylowa, także się cieszę, że zrobiłyśmy te zdjęcia. Teraz sobie zrobię jogę, a potem jadę sobie do parku. Tam będę trochę pracowała też przez telefon. Będę gadała z moim przyjacielem. Spotkam się z mamą, bo ona do mnie dojedzie, bo teraz jest u fryzjera. I potem mam paznokcie. Także taki dzień, a potem będę pisała sobie wieczorem manifestacje, cele na 2023 rok i potem mam angielski. Także taki dzień się zapowiada. No i tyle chciałam wam powiedzieć. Najlepsze paznokcie w Łodzi. Takie zrobiłyśmy i one się odbijają ładnie z fleszem. Pokażcie, mama idzie na Sylwestra. Hej! Może mama, ty czasami... Zachowuje się jak wariatka. Matka wariatka. Miała mniej lat niż ja. Kochanie, bo każdy ma w sobie dziecko i ja je pielęgnuję. Wróciłam już do domu, mam nowe paznokcie. Wstąpiłam jeszcze do Żabki, bo myślałam, że Biedronka będzie już zamknięta, a się okazało, że była otwarta, także jeszcze byłam w Biedrze, więc teraz rozpakuję zakupy i sobie będę pisała swoje postanowienia noworoczne i swoje manifestacje dzisiejsze. Tak spędzam Sylwestra. Jestem introwertykiem, nie lubię imprezować i nawet nie mam dzisiaj ochoty nigdzie wychodzić. Będę sobie czytała książeczkę. Biedny, ty jakoś się boi, tak? Cynamon, cześć! Fajnie było. Super. I jeszcze taką pyszną herbatkę sobie popijam. Nadusia mi zrobiła z pomarańczką i z goździkami. Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj jest już 2 stycznia. Właśnie nagrałam odcinek Storytime o tym, dlaczego zrezygnowałam z weganizmu. Także pewnie pojawi się, myślę, nie wiem czy w styczniu jeszcze na kanale. Myślę, że raczej w lutym, ale zobaczymy. Może się uda, żeby się jeszcze pojawił w styczniu, bo jest to bardzo ciekawy film. Wczoraj sobie umyłam włosy i wysuszyłam je, ale nie wysuszyłam ich na szczotkę, więc są trochę napuszone, ale nadal są w miarę git. Miałam taki luźniejszy dzień. Muszę podjechać do sklepu, zrobić jakieś zakupy spożywcze. Kupić jeszcze jakiś zeszyt, bo mój journal się już skończył. Z mamą się widzę po południu pewnie. Nagrałam odcinek. Teraz sobie pewnie zrobię jogę. Muszę spakować paczki z Vinted i wysłać. I potem mam jeszcze jedno spotkanie online i lekcję angielskiego. Także tyle. I pewnie do parku się przejdę, bo jest bardzo ładna pogoda. Wczoraj było w ogóle 17 stopni. Czajcie? Kiedy taka pogoda była w styczniu ostatni raz? Piję sobie rumianek. Kończy mi się bateria, więc widzimy się później. Cześć, Cynamonku! Cześć! Znowu dzisiaj piękna pogoda. No, pogoda jest cudna, teraz już słoneczko zaszło.
Dobra, moi drodzy, napisałam sobie też esej z hiszpańskiego, właśnie skończyłam, wyszedł mi na, no na dwie strony powiedzmy, bo robiłam większe przerwy, o swoich swoich celach takich na 2023, po prostu po hiszpańsku. I co? I teraz będę miała angielski za 5 minut, potem pójdę po prostu się myć i spać, bo już jest 19:40. Także tak mi upłynął dzisiejszy dzień, trochę spokojnie, jutro będziemy robić jakieś nowe zdjęcia znowu z mamą i tak naprawdę będę pod koniec tygodnia wracała do domu, ale jutro jeszcze nagram wam dzień i się pożegnamy pewnie wieczorem. Także tyle ode mnie na teraz i widzimy się później. Moi drodzy, witam was w kolejnym dniu. Ja właśnie wróciłam z szybkiej sesyjki zdjęciowej w takim ficie. Miałam jeszcze te buty. I miałam mieć dzisiaj hiszpańskie, ale tam parę rzeczy się wydarzyło i nie mogę mieć z moją nauczycielką hiszpańskiego, więc tak naprawdę na dzisiaj takich stricte zadań tutaj nie mam, ale znowu mi wypadł kolczyk ten i musiałam włożyć taki zwykły, więc będę musiała do piercerki pojechać, ale to po południu. I tak powiem wam, że już tutaj trochę mi się nudzi w Łodzi, już chcę wracać do Warszawy. Już wszystko zrobiłam, co mam do zrobienia, także będę wracała, ale jeszcze tutaj zostaję, dopóki moja mama zostaje, bo ona też jedzie do Warszawy w czwartek, czyli za dwa dni. I ja z nią, znaczy nie pojadę jednym autem, ale też wtedy pojadę, jak już tutaj nikogo nie będzie, bo ona jedzie na studia i wracam wtedy do domu, także w sumie przedłużyłam sobie ten pobyt tutaj, ale się cieszę z tego powodu, fajnie było. Możemy wyzywać Sylwestra Bardenki. Ty content na swoim kanale, a nie gówno. Miałam coś powiedzieć i zapomniałam. Odwiedzić chłopaka mojej mamy i moją mamę, bo tutaj jest i sobie pogramy w państwa miasta. A potem wracam na angielski. Mogę go pogłaskać? No. A gdzie? No tu. Ale jest milutki. O matko. Ale rzeczywiście zimny jest, nie? On zasypia. No bo spał. No. Zarte łapki. Moi drodzy, wróciłam do domu, miałam angielski, trochę jeszcze popracowałam i przychodzę się z wami pożegnać. Jest już późno, jest 9:30, więc ja będę się szła myć, zjem coś i pójdę spać. I chciałam się pożegnać, to jest koniec tego vloga. Kolejnego pewnie będę nagrywała dopiero z Warszawy, bo teraz chcę sobie dać parę dni luzu od nagrywania vlogów, bo cały grudzień nagrywałam codziennie, więc muszę sobie chwilkę odpocząć mentalnie też od nagrywania vlogów, aczkolwiek bardzo lubię to robić. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście tego momentu, to koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama oraz na moje dwa konta na TikToku. Zostawcie mi łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Komentujcie słowem ciastko, bo tutaj patrzę na świeczkę i ona ma ciasteczka świąteczne na sobie. Miłego dnia, wieczoru, poranka, nocy, smacznego, jeżeli coś jecie i widzimy się niebawem. Pa!